done. Jak on mógł uciec? Jeśli Kukulkan się o tym dowie, to nasze głowy potoczą się po ziemi. Założę się, że to ta dziewczynka, to jej sprawka. Mała dziewczynka? Na pewno tak chcesz to przedstawić? Witam wszystkich z tej strony Isayuki i zapraszam do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Shadow of the Tomb Raider. No i cóż, widzicie... Jest tutaj taki sobie artefakt, który wydaje mi się, że znajduje się chyba... Gdzie on się znajduje? No nie mogę łobuza znaleźć, że tak to powiem. Raczej nie na górze. Gdzieś z tej strony? Jest. Znalazłam. No to fajnie. To sobie go sprawdzimy od razu. Od razu. To jest keczuła? Drewniany karabin. Ta drewniana broń jest niemal idealną repliką współczesnego karabinu. Rzemieślnik, który ją wykonał, musiał mieć doskonałą pamięć albo coś na wzór. Może broń ukradzioną trójcy? Dobrze. Zaczęłam odcinek w takim miejscu... O, fabuła kolejna ukończona. W takim... nie... specjalnym tak naprawdę. Ni tu, ni tam. No cześć. Rebelianci mówią, że chcą zjednoczyć Paititi. A czy walcząc nie podzielą nas jeszcze bardziej? Tam. Fajna fryzura. Zrobimy sobie tak. Biegnę do ogniska. Przebiorę... Nie mogę się przebrać, ale przeniosę się, ponieważ... Gdzie jest... Gdzie jesteśmy? Tutaj pokazuje mi wciąż jeszcze... monolit? Tutaj też? Ale nie w tym rzecz. Chciałam się przenieść do... Gdzie są te... Nie... Tutaj to byliśmy tak bardzo na początku chyba, tak? Tutaj też pokazał jakiś monolit. Czy to było San Paulo, co byliśmy ostatnio? Tego właściwie szukam. Tutaj nie. Zgubiłam się i trochę nie wiem do końca, gdzie jest San Paulo. Obozu, ukończone grobowce. Tutaj nie. Dobrze, wiecie co? Zrobię szybkie ciach i przeniosę się już do samego San Paulo. Cześć, jestem kochani z powrotem i... drobna poprawka, nie San Paulo, ale San Juan. No cóż, czy ten monolit już jest odkryty? Jeszcze nie, czyli coś jeszcze tam pływa w tej wodzie. Teraz tak, co mamy tutaj? Tu jest jeszcze nieodkryty, tak? Może odkryty, dlatego tak wygląda? Nie, jeszcze jest relikt do podniesienia. To na pewno sobie to podniesiemy. Tu jest przejście, chyba jest jakieś przejście. Nie, tu jest ta jaskinia. Musimy przejść tutaj naokoło. Skoczymy do tego reliktu. Tu do tej wody. Tu mi zostały jakieś jeszcze dokumenty i skrzynie. Czy da się tu wejść jeszcze głębiej w dżunglę? Tu była mapa archiwisty. No dobrze. Mamy obóz. Przebierzmy się. Wytworzyliśmy sobie niedawno stroje, więc fajnie by było się przebrać w coś innego niż to, co trójca nosi, tak? No więc... Czy do tej tuniki jałaja? Mamy buty? Nie mamy, ale chyba mamy znowu wytworzone kantu. W ogóle to jeszcze fajnie wygląda.
O, proszę bardzo. Kantu. Biegaliśmy w tym odrobinę, ale chyba niedużo. Manko i manko. A może pobiegamy w manko? Patrzcie, jak fajnie wygląda. Przód, tył. Zostaniemy w manko. Podoba mi się. No to dobrze. Czy ktoś tu jeszcze chętny do porozmawiania? Niespecjalnie tak naprawdę. Wydaje mi się, że większość rzeczy już stamtąd... Jestem cała, Guillermo. Jestem cała. O! Wróciła. Można porozmawiać? Izabelo, czujesz się lepiej? Nie powiedziałaś, że jesteś Larą Croft. Ja... Miło mi cię poznać i jeszcze raz dziękuję za pomoc. Poznamy to miejsce i znaczenie kamiennych twarzy. A skoro Manu miał rację co do krypty, co jeszcze może być w okolicy? Nie mogę się doczekać. Jeszcze ty? Hej. Laro, bardzo ci dziękuję za znalezienie Izabeli. Cała przyjemność po mojej stronie. Miała rację. To już mówiliśmy. Pozbierajmy sobie to, czego nam jeszcze może brakuje, bo poprzednio sprzedałam większość rzeczy. No hej, hej. Już nie jest taki rozmowny jak poprzednio. No cóż. Bywa i tak, prawda? O. Czy to jest złoto, które poprzednio zebrałam i po prostu się już pojawiło na nowo? Czy może... Poprzednio nie miałam miejsca w ekwipunku. Tam się na górę... Właściwie jest osiągnięcie, żeby... Czy to jest właśnie ten odblaskowy? Jest osiągnięcie, żeby zestrzelić indyka... Tylko nie wiem, czy tą strzałę... Chyba nie o tą strzałę chodziło. Trochę są nieopisane. O, dobrze. Wytwórzmy sobie ich kilka. Co robi ta? To powinno być wybuchowe, tak? Ogólnie. Właśnie nie wiem. Da się to podpalić? Albo co się z tym dzieje? Nie, to tylko truje. No to nie o to chodziło. O, ale zebrało się w tym kilka indyków. Ale nie o to chodziło. Chodziło o jakiś flaszowy nabój. O, jest. O ten chyba, tak? O, a to pewnie wypiłam wszystkie indyki na raz. Oj, no nic. Postaram się tu wrócić za chwilę. To już jest gotowe, tak? Tak. Może się zrespawnują. Jak wrócę, bo to chodziło chyba... Ten to bardziej na zasłonę dymną wygląda niż jakikolwiek wybuch. No ale... Może jeszcze wrócą. Może jeszcze wrócą. Przeskoczmy sobie tam. Oj. Ponieważ zastanawiałam się, jak się dostać do... Tu są takie skrzynie. Tu. Czy one są gdzieś? Tu jest jakieś wejście pod nimi. Jeszcze tę skrytkę survivalową bardzo chętnie. Jaguar cesarski chyba jest znów dostępny. Plus do tego jeszcze... Zastanawiałam się, no jak właśnie, jak się tutaj dostać. Zaznaczmy sobie to właściwie, bo w sumie czemu nie. Skrytka survivalowa. Mogę iść tamtą drogą, ale myślałam, że może jest jakieś dodatkowe przejście jeszcze jedno górą. Zobaczymy. A, chyba jednak nie. Tyle, co tu można zjechać i tyle. Tu na dole też już byliśmy.
No sorry, Lara, takie lądowanie. Nie chciałam. To jest nasza wytrzymałość, tak? I pasowałoby z tym pokonać 10 przeciwników. Okej, okay, czyli tam jednak trzeba wejść na górę. No dobrze. To po ściance jednak wyjdziemy. Hop, hop, podwójny skok. I gotowe. I na górze. Łatwo, szybko i przyjemnie. Dobrze, przedostańmy się tam. Przedostańmy się tam. Wait, już myślałam, że spadnie przez chwilkę. Czy tam jest jakieś wejście, jakaś jaskinia dodatkowa tam za wodospadem? Jeżeli tak, to jak się tam dostać? Bo nie wydaje mi się, że można po tych skałach w jakikolwiek sposób... Chodzi mi tam, bo aż się prosi, żeby tam podejść. Chyba, że tędy gdzieś się wpływa do środka? Może tam się wchodzi? Gdzie są te skrzynki? Tam dalej gdzieś w dżungli. Czy ja je ominęłam płynąc gdzieś tam? Jeszcze się przekonamy. Tutaj mamy skrytkę, która się niedawno pojawiła na mapie. I teraz taka szybkie badanie terenu. Czy można tu po czymkolwiek się wspinać? Chyba nie. Wydaje mi się, że jedyna droga do tych skrzynek tam jest właśnie gdzieś tędy. Pozbieramy sobie troszkę roślinek. No tu chyba nie ma żadnej drogi. Żadnej szczeliny. Nic, czym by można przepłynąć i się tam dostać. Nawet nie da się na to wyjść. Tutaj się da, ale tu już byliśmy z tego, co wiem, tak? O, nie byliśmy. Ojej. Ominęłam takie miejsce. No cóż. Zdarza się. Co tam mamy? Też keczuła, tak? Wisior wojownika. Ten wisiorek jest ozdobiony w stylu inkaskim, ale przedstawiona na nim postać to wyraźnie aztecki wojownik. To nie powinno być możliwe. Robaczek i przeczytajmy sobie jeszcze praca misjonarska. Kilkuset wyrzekło się swoich pogańskich wierzeń i nawróciło na nauki katolicyzmu. Nasza praca tutaj jest trudna. Poganie muszą poznać język, a dopiero potem nauki. Większość nie jest zbyt pojętna, ale pragnie nawrócenia na prawdziwą wiarę ze strachu przed tym, co się stanie, jeśli tego nie zrobi. Nieważne, wszystkie ścieżki prowadzą do światła Pana. Wieczorami odpoczywam w spokoju, pocieszany przekonaniem, że ocalimy te biedne, zagubione duszyczki. Fragment dziennika Beltrana, Ordinis Predicatorum. Będzie do tego jakiś komentarz? Wait, sorki, sorki, Laro. Za to tu mamy znowu troszkę złota. Może warto byłoby się... Właściwie wydawało mi się, że byłam już u wszystkich kupców tak naprawdę. A tu jeszcze gdzieś coś, jeszcze gdzieś coś. Dobrze. To mamy to zrobione na 96%. Jedyna rzecz, której mi brakuje... Ten monolit cały czas, jak go tutaj mi się podświetla. Jak go tutaj dam. Widzą mnie tylko ci, którzy wyzbili się strachu. Pływam żółwikiem, tak? No to może... Może jakiś żółw podwodny jest tutaj. Mam na myśli jakiś posąg albo skałę oczywiście. Jest jakimś wyznacznikiem znalezienia tego miejsca. Czy jestem wciąż tam, gdzie powinnam szukać? Jeszcze tak. I to właściwie nie tylko wodę pokazuje, ale... No tu była informacja o tym żółwiu. Tu jest wejście do grobowca, to tu nie potrzebuję iść. Sprawdźmy sobie jeszcze dno dalej. Tak przy tych roślinkach. To chyba są skały, one chyba nic nie oznaczają. Takie zwykłe, ordynarne. Oj, mam. To mi się przyda. Tak, wybulbała sobie pod wodą.
Trzeba przyznać, że dobrze idzie pływanie. No to w górę. I co tu jeszcze zostało? Monolit odkryty. Tutaj wygląda na to, że wszystko też już mamy. Więc tak naprawdę jedyne co, to wypadałoby dostać się tu. Oj, a całą drogę naokoło, wiecie co? Zrobimy sobie cięcie i spotkamy się już tutaj na tej drodze. No to widzimy się za sekundę. Pa! Patrzcie, moi drodzy, udało się. Ten relikt był w jaskini. Proszę bardzo. Pistolet z zamkiem kołowym. Pistolet z zamkiem kołowym. Nigdy nie trafiły do masowej produkcji, a w Świętym Cesarstwie Rzymskim były zakazane. Pretensjonalnie zdobione. Dla misjonarza to lekka przesada, ale broń tego rodzaju pasowałaby egoiście takiemu jak Lopez. Rękojeść jest nieco podniszczona, ale poza tym broń zachowała się w świetnym stanie. No i mamy to, mamy to, mamy to. Właściwie to teraz dzięki temu, że mamy ukończoną tą lokację już na 100%, mogłabym się tu już z wami pożegnać tak naprawdę. Zobaczmy. Dokładnie. Misja San Juan uważam za zamkniętą, więc dzięki za to, że graliśmy dzisiaj razem. Grała z wami i Sayuki. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Życzę wam stosunkowo dobrego dnia i stosunkowo dobrej nocy. Cześć!